Siemano, witam serdecznie. Witam Was na żużlu. Po to, żeby zaprosić na wyścigi motocyklowe i to nie jest pomyłka, to nie jest przypadek. Być może musiałem przyjechać w miejsce, gdzie walka trwa 60 sekund, żeby uświadomić sobie niepowtarzalny fenomen wyścigów 24-godzinnych. Ale to będzie wyjątkowy odcinek. Zakładam, że znamy się już dobrze, że dużo wiecie o wyścigach, o Mistrzostwach Świata Endurance. Wiecie, jak to wszystko wygląda przed kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że polska ekipa Wójcik Racing Team wystawia zespoły w dwóch mistrzowskich klasach, ale ja zapraszam Was do samego centrum sportu przez największe S, jakie można sobie wyobrazić, do takiej walki, takiej rywalizacji, gdzie upór, odwaga, determinacja, psychika wygrywają z biologicznymi ograniczeniami. Mam nadzieję, że mniej więcej zrozumiecie ten zamysł i sami zorientujecie się, o co chodzi. Zapraszam Was na relację z 24-godzinnego wyścigu Le Mans, jakiego jeszcze, gwarantuję, nigdy nie widzieliście. Zaczęło się od kłopotów. Ze względu na pandemię do Francji nie dotarło dwóch liderów zespołu EWC, Gino Rea i Sheridan Moraes. Z pierwszego wyboru został tylko Sylvian Barrier. French. W ostatniej chwili ściągnięto Węgra, Balinta Kowacza, a skład uzupełnił Artur Wielebski. W stokach kapitanowi Markowi Szkopkowi towarzyszyli Michał Filas Czech oraz Francuz Laurent Tournet. Oba polskie zespoły pojechały świetne kwalifikacje. 12 czerwca o godzinie 11 rozpoczęła się procedura startowa. Było słonecznie i piekielnie gorąco. Zaczynali Szkopek w stokach i Barrier w klasie królewskiej. Odegrano słynną marsyliankę. Ciszę nad Le Mans rozerwały silniki dwóch myśliwców i w samo południe 46 ekip ruszyło do walki w 24-godzinnym, najsłynniejszym wyścigu świata. Pierwszy zakręt pierwszego okrążenia przewrócił wszystkie plany do góry nogami. Barrier uczestniczył w karambolu. Służby medyczne zabrały go do szpitala i o ile minutę wcześniej ukończenie Le Mans było zadaniem tylko arcytrudnym, teraz stało się beznadziejnym. Co w takiej sytuacji robi każdy normalny zespół na świecie? Przede wszystkim zabezpiecza zdrowie zawodnika, bo to jest zawsze najważniejsze. Po drugie, ściąga sprzęt, zwija cały boks, zamyka bramę i mówi: au revoir, spróbujemy za rok. Ale nie Polacy, nie, nie, nie. Polacy nie. Polacy robią coś zupełnie innego. Nasi postanowili walczyć z dwoma zdolnymi do jazdy zawodnikami. Sędziowie nie do końca rozumieli, że zespół Wójcik Racing nie wycofuje się z wyścigu. Musieli przekartkować regulamin, by upewnić się, że plan Polaków jest zgodny z przepisami. Ale szef zespołu Adam Stępień szykował już drugi motocykl. On wiedział, że jeśli do kraksy doszło na pierwszym okrążeniu, ekipa może zmienić sprzęt. Musi to jednak zrobić, zanim lider wyścigu ukończy trzecie okrążenie. Zaczęła się walka z czasem. Ostatecznie udało się odbudować pierwszy motor i Kowacz ruszył na trasę. W ekipie stokowej nie było tak gigantycznych afer, ale Marek Szkopek sygnalizował problemy w prowadzeniu motocykla. Emocje, słuchajcie, od samego początku. Już po starcie był mały karambol, musiałem ominąć całą grupę, która tam leżała, czyli trzech zawodników. Był tam Sylwian, pojechałem po żwirze, troszeczkę straciłem pozycji, później odrobiłem, starałem się odrobić straty. Niestety jest bardzo gorąco. Słaby grip jest, wiesz? I za każdym razem, jak dodajemy gaz, motocykl lekko stawia bokiem. My na tych oponach musimy przejechać dwie zmiany, dlatego musimy je bardzo oszczędzać, bardzo na nie uważać. Przed nami jeszcze długa droga. Takiego chyba początku Le Mans gorącego jeszcze nie było. Zespół EWC walczył. Wielebski i Kowacz zdecydowali się jechać dalej mimo szalenie trudnej sytuacji. Niestety, tak jak mówiłem, pech nas nie opuszcza. Sylwan niestety chyba został wypchnięty z toru, nie jesteśmy dokładnie w stanie tego jeszcze ocenić. Mi się zdaje, że ktoś z tyłu zjechał.
Staramy się sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, jest w tym momencie czeka na prześwietlenia. Na razie jedziemy dwoma zawodnikami. Straciliśmy troszkę czasu na naprawę motocykla. Pojechaliśmy na razie Balint i ja po jednej zmianie. Nie jest lekko, bo robi się naprawdę bardzo gorąco na torze. Słońce mocno grzeje i po prostu przyczepność jest coraz mniejsza przyczepność. Ale walczymy dalej. Le Mans nas nie oszczędza, chłopaki z 7-7 jadą na razie we dwójkę. My już jesteśmy po pierwszej glebie Michała. Całe szczęście, że z motocyklem się nic nie stało. Jedyny problem mamy troszeczkę z zegarami, że raz działają, raz nie działają. Trochę ciężko było, bardzo ślisko, ślizgało się mi. Zaliczyłem jedną wywrótkę, taką słabą. Na szczęście wszystko dobrze się ukończyło. Jechałem dalej. Warunki były ekstremalne. Upał tak doskwierał zawodnikom, że pomocnicy nie wycierali im szybek w kaskach, a pot skapujący ze skroni. Ekipa EWC, jak Westerplatte, biła się nadal. This is my first 24-hour race. To mój pierwszy wyścig 24-godzinny. Zaraz zmykam do fizjoterapeuty. Jedziemy we dwóch i zapowiada się konkretna rzeźnia. Zostało 19 godzin. 19 hours to go. Jesteśmy po 5 godzinie. Technicy z Dunlopa powiedzieli nam, że wcześniej się rozgrywała runda wyścigi sidecarów i to one naniosły inną gumę, przez to jest tak ślisko. Mieliśmy troszeczkę problemów. Pokaż, jak wygląda kask, jak ci motocykl spadnie na głowę. No właśnie, motocykl przeleciał mi trochę po głowie, taka lotka tutaj z tyłu odpadła, ale to nic. My mieliśmy już troszeczkę problemów. Najpierw Michał chwila się poślizgnął. Później ja wsiadłem na jego zmianę, nie mieliśmy ani anti-wheelie, ani kontroli trakcji. Quick shifter, downshifter, nic nie działało. Zmieniliśmy owiewki, naprawiliśmy usterkę, wyjechałem. Po 20 okrążeniach na hamowaniu puścił mi przód, przewróciłem się bardzo lekko, podniosłem się. Zespół EWC walczył. Wielebski i Kowacz we dwóch w piekielnym upale, bez odpoczynku, wśród najlepszych zawodników na świecie robili wszystko, by udowodnić, czym jest zespół i przyjaźń polsko-węgierska. Od tej pory szybko i bezlitośnie kończył się sport, a zaczynał prawdziwy heroizm. Każde założenie kasku i rękawic, każdy krok w stronę motocykla, wejście na maszynę i ruszenie w trasę kosztowały mnóstwo sił, a po wyjeździe z pit lane zaczynał się ból. Zaczęły się prawdziwe schody. Fizjoterapeuta Konrad Wieczorek oraz doktor nauk medycznych Paweł Kaczorowski z Reha Complex robili wszystko, by utrzymać wydolność zawodników. Chłodzenie, masaże, regeneracja mięśniowa, nawadnianie, odżywki, poprawianie ukrwienia i elektroniczne pobudzanie mięśni. Wszystko po to, by wyjechać na jeszcze jedną sesję, potem na jeszcze jedną i być może kolejną. Będziesz walczył? No pewnie. Próbując zachować przy tym zdrowy rozsądek. Chociaż ciężko w to uwierzyć, obaj zawodnicy Wójcik Racing Team kręcili czasy równie dobre jak na początku wyścigu. Zmęczenie było jednak potworne. Kierowcy z trudem zwlekali się z motocykli i było jasne, że muszą w końcu paść pytania, których na wyścigach nikt nigdy nie chce zadawać. Nadszedł czas próby. Wszystkie ręce poszły na pokład. W zespole nie było już podziału ról. Każdy pracował na wynik drużyny. Właściciel i główny sponsor Grzegorz Wójcik pomagał ściągać zawodnikom buty i nosił skarpetki do suszenia. A oni, to niebywałe, jechali dalej. I to coraz szybciej. Ostatni wyjazd był super ciężki. To najgorętsza pora dnia. Byłem tak zmęczony, że nie wiedziałem, czy dam radę dalej jechać. Ale jakimś cudem fizjoterapeuci postawili mnie na nogi. I zaliczyłem swoją najlepszą sesję, więc bardzo się cieszę. Yeah.
szósta, siódma, ósma godzina wyścigu. Nad Le Mans zaczęło zachodzić słońce. Wszyscy liczyli czas i zastanawiali się, ile to jeszcze może potrwać. Zmieniały się warunki, postępowało wyczerpanie, ale oni jechali dalej. Jeszcze jedno tankowanie, jeszcze jedna zmiana, jeszcze jeden wyjazd na tor. A potem się zobaczy. Każdy dawał z siebie absolutne maksimum. Pomagał dwóm zawodnikom zespołu EWC we wszystkim, co było możliwe. Jak zaszła potrzeba, nawet w wywiadach. Siema, jestem narodowym bohaterem. Jadę normalnie 24 godziny we dwójkę. Nic mi nie jest, czuję się dobrze. Ciśniemy dalej. No i doczekaliśmy się ciemnej nocy. Cały czas pojawia się nam chattering, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że przesuwają nam się opony na feldze, obraca się opona na feldze. Jest dosyć sporo wypadków i dziwnych historii, jak to w Le Mans. Noc tak naprawdę wyłoni tych, którzy dojadą do mety. W Le Mans noc zawsze oddziela chłopców od prawdziwych mężczyzn. Zespół stokowy trzymał tempo i kręcił swoje najlepsze czasy, a duet z EWC bronił się nadal. Jest potwornie ciężko. Poprzednia zmiana była troszeczkę lepsza. Zaczęło robić się chłodniej. Jechało mi się dobrze. Strach jest taki, żeby ktoś nie strącił. Nie. 24 to nie jest łatwy wyścig. Ciśniemy we dwóch. Każdy z nas ma niespełna 40 minut na odpoczynek. Jest naprawdę ciężko. Przychodzi potworne zmęczenie. Po prostu ręce odmawiają posłuszeństwa, nogi odmawiają posłuszeństwa. Chcesz coś zrobić, ale po prostu nie idzie. To jest coś niesamowitego. Jak to bierze? Nie wiem, ile będziemy jeszcze w stanie pojechać. My neck hurts, bardzo boli mnie szyja. Nie mogłem ją poruszać na torze. Dlatego początkowo byłem wolniejszy, ale przestawiłem się mentalnie i pod koniec przycisnąłem. Ale wygląda to cholernie nieciekawie. Wcześniej chłopaki od fizjo musieli czynić tylko cuda. Teraz muszą zacząć czarną magię. Zobaczymy. 24-godzinny wyścig jest bezlitosny. Zespół stokowy mocno przyspieszył, a Polak i Węgier z EWC walczyli dalej. 13, 14 godzina wyścigu. Każda kolejna przejechana sesja była wielkim sukcesem. Zwycięstwem woli nad buntującym się organizmem. W sumie za 7 minut będziemy na półmetku. Czasy, które osiągamy, są dużo lepsze niż 4 zespoły stokowe, które są przed nami. I tak posiadając 4 punkty z kwalifikacji i już mamy pierwsze punktowane, bo 15 miejsce w kategorii. Nie jest może to szczyt marzeń, ale już coś do domu jesteśmy w stanie przywieźć. Oczywiście, jeżeli ukończymy wyścig, a do tego czasu jeszcze zostało nam aż 12 godzin, a już zaczynamy oddychać rękawami. 10 godzin do końca. Ciężko, powiem wam, że ciężko. Już wchodzi troszeczkę zmęczenie. Organizm na wyczerpaniu. Przede wszystkim ogromne brawa dla zespołu 7-7, który jedzie w dwóch zawodników. Artur Wielebski naprawdę daje radę, to ma chłopak serce do walki, trzeba mu to przyznać. O 3:00 nad ranem po przejechaniu 436 okrążeń boli wszystko, a samo zejście z motocykla jest walką z samym sobą i biologicznymi ograniczeniami. Słownik języka polskiego wylądował w koszu. Nie było już słów oddających heroizm i determinację Wielebskiego oraz Kowacza w tej beznadziejnej sytuacji. Zaczęła siadać głowa, obaj znali swoje położenie. Wiedzieli, że Barrier nie wróci ze szpitala i nikt im już nie pomoże. Mimo to Polak, pchany jakimś nieludzkim instynktem, wyjechał na kolejną sesję. Kowacz przespał się 25 minut i zadeklarował zespołowi, że jest w stanie kontynuować wyścig. Artur Wielebski zjechał ze zmiany. Otumaniony ze zmęczenia Węgier wyjechał na tor, ale dla Polaka to było za dużo. Czuł, że dalsza jazda byłaby niebezpieczna. Uznał, że jego wyścig się skończył. Jestem i tak dumny z tego.
Wielebski nie był już w stanie wypowiedzieć choćby kilku zdań do mikrofonu. Po ostatniej sesji zdobył się na to wycieńczony Kowacz. So, I think the 24-hour Le Mans race just finished for us. Wygląda na to, że dla nas wyścig w Le Mans się skończył. I jumped into really deep water for the first time. To było zbyt ciężkie zadanie dla dwóch facetów. Skoczyłem w debiucie na głęboką wodę, ale naprawdę mi się podobało. Bardzo chcę podziękować zespołowi Wojcik Racing za tę szansę, a także Michałowi, bo to on ściągnął mnie tu w ostatniej chwili. Zawodnicy poszli spać pod okiem lekarza i fizjoterapeuty, przekonani, że dla nich wyścig się skończył, ale zespół miał plan. Zespół walczył nadal. Postanowiliśmy zrobić sobie małą przerwę. Chłopaki się zregenerują, a później walczymy dalej. Mechanicy przygotowali motocykl, złapali po kilkanaście minut bezcennego snu i obliczyli, o której dokładnie Wielebski i Kowacz muszą wznowić jazdę, by osiągnąć limit okrążeń w stosunku do lidera, wymagany do tego, by zostać sklasyfikowanym w wyścigu. Nie będą wstrzymać. Jakby wyścig się teraz skończył, to się zmieszczą w limicie czasowym. A ile ma projekt? 657. Trzeba było jeszcze po dwóch godzinach z hakiem obudzić zawodników. Nikt nie miał większej nadziei, że to możliwe. Tymczasem Węgier, niczym Nosferatu, taka ksywka przylgnęła zresztą do niego po zawodach, jakimś cudem podniósł się. Now he's 75, but of course he stayed in the box at the beginning, so... Jechał i nie dojechał. Every minute is less and every minute lower. Mają jechać? Tak, no nie jadą, no popatrz. Wyjazd! Ludzie łapali się za głowy. Przerażeni nie wiedzieli, czy widzą zjawę, czy żywego człowieka. A Balint wstał, otrzepał się, założył kask i ruszył do walki. To był najbardziej heroiczny moment w historii zespołu Wójcik Racing. Nad ranem, pchany nadludzką siłą woli i szacunkiem do pracy całego teamu, Kowacz wsiadł na motocykl i ruszył. Ekipa EWC walczyła dalej. Węgier wykręcił znakomite czasy, schodząc poniżej minuty 40 sekund na okrążeniu. Nosferatu był w swoim żywiole. Po 30 minutach gotowość do walki na bagnety zameldował także Wielebski. To była wojna. Wójcik Racing Team nigdy nie odpuszcza. Wycieńczona do granic możliwości para polsko-węgierskich bratanków heroicznie stała na straży. Po swojej kolejnej sesji skrajnie zmęczeni zawodnicy trafiali od razu w ręce medyków. Już do końca wyścigu tak miało wyglądać ich beztroskie, słoneczne przedpołudnie w kraju Loary. W Le Mans gigantyczną rolę odegrali fachowcy z Reha Complex. Bez ich doświadczenia i rozsądku, tytanicznej pracy oraz mobilnego szpitala polowego dalsza jazda nie byłaby możliwa, a oni jechali dalej, kręcąc znakomite czasy okrążeń. Le Mans nie byłoby sobą, gdyby nie wydarzyło się coś nieprzewidywalnego. Kilka godzin przed końcem wyścig skończył się dla ekipy stokowej. Tu finał był definitywny, bo zawiodła technika, a tylko w takim przypadku Polacy zjeżdżają do boksu. To są właśnie endoranse. Dramaturgia, napięcie, czasami bywa i rozczarowanie. To jest ten sport. Jadąc po prostej patrzę na zegary, 110 stopni, 115, wyjeżdżam na prostą start meta, high side. Urwana kierownica, zjazd do boksu, naprawa motocykla, wyjazd kolejny, zrobiłem chyba 5 okrążeń, kolejne 2 high side'y w tym samym miejscu, więc już wiedziałem, że to jest woda na pewno na tylnym kole. Motocykl się zagotował, nie wytrzymała uszczerka pod głowicą. Ale my się nie poddajemy, bo oczywiście ten wyścig ukończymy. Ekipa stokowa mogła odpocząć albo przemyśleć swój dramat. A Nosferatu i Wielebny walczyli dalej. Zjazd,
próba odzyskania równowagi, pół godziny, powstań, kask, zjazd kolegi, walka, a przy tym nieprawdopodobna dawka sportowego braterstwa i poświęcenia. Wyjazd, równowaga, odżywka, powstań, kask, rękawice, tankowanie, jedynka w górę, poszedł. Mijały kolejne godziny, ostatnia sesja. Głęboki wdech, kask, rękawice, walka i przyjaźń, która zrodziła się na torze podczas największego wyzwania w świecie wyścigów. Po 23 godzinach Balint Kovács zjechał ze swojej ostatniej sesji. So I just finished my last stint. Ukończyłem swoją ostatnią sesję. Zostało 20 minut, więc gorąco wierzę i mam nadzieję, że Artur dowiezie to do końca. To była dla nas skrajnie ciężka doba. Ja spałem niecałe 3 godziny. Finalnie jesteśmy w końcu bardzo blisko tego marzenia. Dziękuję każdemu z osobna, każdemu, kto choć drobnym gestem pomógł mi skończyć ten wyścig, bo nie kontaktuję już, no cieszę się, że dałem radę to skończyć. Dziękuję. Oba polskie zespoły ukończyły 24-godzinną katorgę w Le Mans. Ostatecznie oba z punktami. Ale to wyczyn dwójki z królewskiej klasy EWC. Przejdzie do historii polskich wyścigów. Balincie, Kovaczu i Arturze Wielepski. Kłaniam się wam w pas i klękam przed tym, czego dokonaliście. To jest niesamowite, to jest nieprawdopodobne. Zresztą te słowa padły w relacji już mnóstwo razy. Tak jak powiedziałem, to będzie trochę inny odcinek do samego końca, bo zazwyczaj, jeśli chodzi o montaż, emocje, metę, tam jest sieczka, 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 a ja chciałbym, żebyście posłuchali dłuższej wypowiedzi jednego z głównych bohaterów tej niezwykłej doby, bo przecież 24 godziny dwóch gości jechało na jednym motocyklu. Weźcie oddech, spójrzcie dokładnie w oczy wyczerpanego do granic możliwości Artura Wielepskiego. Śledźcie jego mimikę, zobaczcie jaki kolor ma jego cera i posłuchajcie tych słów, bo myślę, że one są naprawdę ważne i dużo mówią o tym, czym jest człowiek w sporcie. Jesteśmy po wyścigu, który wydawał się nieosiągalny do pojechania we dwóch. Najpierw nie dotarli nasi etatowi zawodnicy, Gino Rea, Sheridan Moraes. Zaraz na pierwszym zakręcie pierwszego okrążenia nasz zawodnik miał wypadek. Pojechał do szpitala i wtedy wiedzieliśmy już, że to naprawdę będzie dla nas ciężki wyścig. Normalnie to jest ekstremalnie trudny wyścig, nawet jadąc we trzech. A co dopiero jadąc we dwóch, kiedy tak naprawdę masz godzinę jazdy motocyklem i niecałą godzinę na odpoczynek i tak przez 24 godziny. Zamknęliśmy oczy, zacisnęliśmy zęby, zacisnęliśmy pięści i udało się dotrzeć do mety i to nawet na punktowanej pozycji. Mamy to! Jesteśmy na mecie! Myśleliśmy o każdym najmniejszym kroku, który jest przed nami i tak ze zmiany na zmianę, godzinę po godzinie. Cisnęliśmy przez cały dzień. Przełomowy moment, myślę, nie nagrywacie. To była północ, kiedy dotarło do nas, że mamy już pół metek za sobą. Ponieważ tak naprawdę prawie po każdej zmianie ja myślałem, że więcej nie dam rady. Zmęczenie było naprawdę potworne. Bo potem będziesz całował przez następny rok. Cały zespół, zawsze znalazł się ktoś, kto powiedział mi jakieś kilka słów, dzięki którym naprawdę wiedziałem, że no nie mogę odpuścić, nie mogę zawieść tych ludzi. Zawsze znaleźliśmy w sobie siłę na każdy kolejny wyjazd. I tak małymi krokami, po trochu przełamywaliśmy te bariery, to fizyczne zmęczenie. Jak minęła 12, mnie namówiliście, żeby jeszcze raz jechać, to już wiedziałem jaki macie plan. Wiedziałem, że potem powiecie tylko następny raz, że będzie jasno. Tak,
Gdybym miał ocenić swoje zmęczenie w skali od 1 do 10, przez 23 godziny wyścigu zmęczenie było 50 w skali do 10, ale kiedy wiedziałem, że jesteśmy już na ostatniej zmianie, wyjechałem. Nie mam pojęcia skąd, czy to adrenalina, przestałem odczuwać ból. Niesamowite skupienie, niesamowita zabawa na motocyklu. Cały czas powtarzałem sobie, jedź spokojnie, dowieź to do mety, zwolnij. A szybka jazda przychodziła samoczynnie. To było coś niesamowitego, naprawdę. Pamiętajcie o tym, nigdy nie należy się poddawać. Coś niesamowitego. Dziękuję całemu zespołowi, dziękuję wszystkim kibicom, to dla was. Naprawdę nie przypuszczałem, że tak się to dla nas potoczy. Udało się. Dziękuję wam.